misję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwie Liechtensteinu pełnię od października 2020 roku. Tak naprawdę można powiedzieć, że jestem klasyczną ambasador covidową. Przybyłam w okresie pandemii, działałam w okresie pandemii i w okresie pandemii rozpoczęłam swoją misję. Ale jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że jestem pierwszą kobietą, pierwszą Polką, której powierzono misję bycia ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii. Pełnię tę funkcję jako 24. ambasador. Przede mną było 23 ambasadorów, począwszy od roku 1919, od początku odrodzenia się Rzeczypospolitej Polskiej. Byli sami mężczyźni, jestem pierwszą kobietą, jest to dla mnie ogromny przywilej. Wiele osób twierdzi, dyplomacja jest kobietą. Nie będę tego komentować, ale rzeczywiście jest wiele atutów, które nam kobietom pozwala tę misję bycia ambasadorem pełnić z jeszcze większym zaangażowaniem i zrozumieniem wielu spraw, które bliskie są sercu wielu kobietom. Ambasador to przede wszystkim budowniczy mostów, mostów dialogu, porozumienia i współpracy. I mam ten ogromny przywilej, że w Szwajcarii tych mostów zbudowano już w przeszłości bardzo wiele. Te mosty pełnią niezwykle istotną rolę. Właśnie pomagają budować platformy dialogu i współpracy, tak by wyznaczać perspektywy na przyszłość, perspektywy rozwoju stosunków dwustronnych między krajami, by budować porozumienie międzynarodowe, by budować europejską solidarność, jakże ważną, szczególnie dzisiaj w obliczu tak wielkich zagrożeń, z jakimi zmaga się nie tylko Europa, ale również cały świat. Ambasador przede wszystkim realizuje cele polskiej polityki zagranicznej. Kieruje się polską racją stanu, kieruje się polską sprawą. Broni polskich interesów narodowych, promuje tę polską sprawę, objaśnia polski punkt widzenia, często niezrozumiały i nieznany. Tym bardziej ta rola ambasadora jest tak ogromna, tak znacząca, by jednak tej Polski, polskiego punktu widzenia było w krajach naszego urzędowania wystarczająco dużo, żeby można było sobie wyrobić pogląd na sprawy, które do tej pory może były nie do końca zrozumiałe i pozyskać, przede wszystkim pozyskać naszych partnerów do współdziałania, pozyskać ich dla naszej wspólnej sprawy. A taką naszą wspólną sprawą dzisiaj jest zapewnienie pokoju w Europie i na świecie. Dyplomacja to służba, a nie tylko zaszczyty i przywileje. Że dyplomacja to również służenie drugiemu człowiekowi i niesienie pomocy. I teraz ciekawostki. Jak już powiedziałam, jestem klasyczną ambasador covidową. No niestety, pandemia, wszelkie obostrzenia spowodowały, że dyplomacja klasyczna musiała troszeczkę ustąpić dyplomacji cyfrowej. To spowodowało, że byłam częstym gościem, pojawiałam się bardzo często na ekranach szwajcarskich i polonijnych smartfonów. Pandemia pokazała nowe możliwości i myślę, że z moim wspaniałym zespołem te możliwości wykorzystaliśmy, docierając do bardzo szerokiej grupy naszych rodaków w Szwajcarii, ale nie tylko Polonii, również i naszych szwajcarskich partnerów.